wyłączyłaś, tak? I teraz nie mam jeszcze. To jest łatwo powiedzieć, że to jest lepsze od zwiadowców. Ty myślisz, że to jest łatwo tak przyznać? Ale jest? Uważasz, że jest? Gdzie będę gnić powsze czasy. W tej oto książce humor jest. Pojawia się częściej, jest go więcej. Akcja też nie jest taka rozległa. Zawsze się coś dzieje. Tak, i nawet jeśli wszystko składa się w spójną całość dopiero pod koniec, to nie ma tak, że w pewnym momencie jest zastój akcji, że myślą, żeby co zrobić, jak zrobić, czy zrobić. Tylko robią i wychodzą im kompletne głupoty. Tak, ale potem mają co prostować i książka się dalej toczy. No, książka się często chce się czytać dalej i dalej i ta książka się po prostu pochłania. I nie powiem, że nie ma tu jakichś dłuższych opisów, gdzie przez jakiś czas nie ma dialogów, ponieważ są, że kilka stron jest bez żadnego dialogu. Ale przez to, że Wolcha ma takie myśli, jakie ma i takie teksty, gawędziarski styl, że po prostu to się nie nudzi w ogóle. Polecamy tę książkę, bardzo nie? Mocno. Macie ją przeczytać. Tak. Ja mówię, to jest moja ulubiona seria. Mhm. I myślę, że Ela też może zaliczyć do jednej z ulubionych teraz, tak, nie? Widziałaś okładkę poprzedniego wydania? Nie. A, to szkoda. To ja ci później pokażę. Ja zdjęcie gdzieś wstawię, na przykład zamiast twarzy Eli, to będzie zdjęcie. Tak, no. Tam jest taka ruda pokazująca środkowy palec i nad tym środkowym palcem jest taki płomień, taki ogień. I jeszcze ma na szyi nie cebulę, tylko czosnek zmieszany. Wiesz, jak to pasuje, nie? To jakby tu dodać ten środkowy palec i ten czosnek, to byłaby idealna. No, ale serio, jak teraz powiedziałaś, to serio bardziej by pasowało, bo czekam. Podsumowując, W.Reeedna, wiadomo, dlaczego jest moją ulubioną bohaterką literacką. I dlaczego jej kanał się tak nazywa. Już się tak nie nazywa. Co? No, zmieniłam nazwę kanału. Kiedy? 10 temu. Nie no, tak kilkanaście dni. 1 września zmieniłam. Jestem nie. Widzicie, tak mnie ogląda, tak jest na bieżąco ze mną. Ja jestem bardzo na bieżąco. No dobra, suma summarum. Książka jest fantastyczna! Cudowna, wspaniała. I humor jest zawalisty. Dokładnie. Nie tylko ten sytuacyjny, ale te myśli Wolchy są. Nie są. Świetnie, no tak. No, nie są takie. Ta bohaterka jest po prostu beznadziejna. Jest beznadziejna, no. Trzeba tak przyznać. Dlatego jest. I przez to tak dobrze się to czyta. No. Postaci są wspaniale zarysowane. I Len, i Wolcha. Nie ma jakichś tam bezpłciowych postaci. W sensie takich nudnych, takich Mdłych. Wolcha? Wolcha? Nie. Wolcha w ogóle nie denerwuje. No. Pomimo tego, że jest to w pierwszej osobie i baba jest narratorką, ona w ogóle nie denerwuje. No. Myślę, że każdy, kto lubi fantastykę i humor i dobrze się bawić podczas czytania, to dla niego ta książka jest obowiązkowa. Tak, za szybko się kończy. A byłyśmy gdzie? W bibliotece. W Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej imienia Anny Kamieńskiej w Świdniku. Dziękujemy pani, że zaprosiła nas do biblioteki. Żebyśmy mogły tutaj nagrać filmik. Że pozwoliła nam poprzestawiać książki tak, na półkach. Nagrywamy na tle półek bibliotecznych naszych. Bo przepraszamy, jeśli czasami momentami ktoś wchodzi do drzwi słychać, bo po prostu jesteśmy w bibliotece, a tutaj ludzie czasem przychodzą, wbrew pozorom. Dokładnie. Dziękuję Eli za to, że w końcu namówiłam ją na przeczytanie książki. Tak. Myślę, że ona też powinna mi za to podziękować. No, chyba śni. Za to, że wystąpiła w moim filmiku. No, to tak.